Ja, ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś do swojego ciała, tak. do swojego nieciała, do swojego, nie ciała, do swojego <laughs> podświadomości, do swojego świata, Chciałam powiedzieć. Portret autentyczny. No portret... robimy coś dobrego. To a ucieka. wy robicie też coś dobrego, bo wy jesteście z nami. Tworzymy dobre pole na tej planecie. I tu są istoty, które wiszą, widzą wyraźnie, gdzie się zaświeciło światło. I wiedzą, gdzie przekazywać swoje przekazy. Przypominam, że ten odcinek właśnie, który za chwilę obejrzysz z Romanem Nachtem w dresie jest kontynuacją, a właściwie drugą częścią rozmowy, którą możesz obejrzeć właśnie pod tym linkiem tutaj. Także jeśli trafiłeś na tą drugą część, najpierw to polecam też obejrzenie tej części pierwszej, gdzie Roman Nacht siedzi na fotelu. Uśmiecham się, bo to naprawdę będzie... Jeszcze tak mnie nie widzieli. Ja siebie też nie. Syn będzie w szoku. Ale ja się może nie... Ja Wie? się mogę, ja się mogę właśnie. Nie. Wiesz, to jest właśnie to. Powiem ci, że ja mogę wszystko na siebie nałożyć, bo mi nie zależy. Bo wiesz, kim jesteś. Tak, o tak, tak. Ja wiem, po co ja tu jestem. Powiem ci szczerze, że ja na przykład słyszę czasem, są ludzie, mnie mogą zabrać stąd w każdej chwili. Mhm. Już jedziemy z tym? Tak, tak, no. Są ludzie którzy mówią mi czasem, o, panie Romanie, ja to, mogą mnie zabrać, są w każdej chwili. Mnie się już tu nie chce być, mnie się nie chce żyć. Ja rozumiem tych ludzi, bo jak ja miałem 33 lata mniej więcej, to ja się tak czułem. Ja po tym życiu w nocnych lokalach, po tym wojsku, mm -hmm. po tym wszystkim, wiesz, spotykałem się z ludźmi, nawet, którzy byli złodziejami, gangsterami, bo przychodzili do mnie, no to, do, do, to jak ich tam poznawałem. Nie, że ja szukałem. No kon, kon, tak, connections, tylko przychodzili. Ja byłem zmęczony już tym wszystkim. Nie podobało mi się, gdzie jestem. Nie podobało mi się to, że ja palę, palę wiesz, po dwie paczki na noc papierosów. Nie podoba mi się to, że ja przed spaniem wypijałem sobie. Oczywiście się mogłem pocieszać, że ja palę najlepsze papierosy, bo kupuję sobie tylko od Amerykanów. I mogłem się pocieszać tym, że ja piję, wiesz, jakieś tam dimple albo szesnastoletnie whisky, co jest oszustwem. Nie może być, że aż tyle whisky naprodukowali. Przez 16 laty, że aż do dziś starczy do każdego supermarketu. Ale ja wtedy o tym nie wiedziałem. I wierzyłeś to, no tak. I wierzyłem, no to się pocieszasz, no. Poza tym ja miałem na przykład żonę kreślarkę, wiesz, która pracowała w dobrej firmie we Frankfurcie y, u architekta. Ale ja zarabiałem czasem, wiesz, w ciągu dwóch dni i tyle samo albo więcej. Niżona w miesiąc. Mówisz o Wener w burdelu? Czy nie to już nie było To NRF. NRF, tak. Znaczy, to nie był nawet taki burd? To nie był burdel w samym sensie. O burdele były mhm. jeden obok drugiego, bo ja mieszkałem, w, tak wiem, of Viertel, to się nazywało. Czyli dookoła to były ulice Kaiserstraße, Elbestrasse, Moselstrasse, same strasy na tych strasach były. Restauracje, kawiarnie, nocne lokale mhm. i Crazy Sexy, jeden z największych burdeli po wojnie w Niemczech. Bo przed wojną były też. No tak. Przed każdą wojną były, w trakcie wojen były i po wojnach, i nadal są. Tylko, że dziś ten seks z kobietami zostaje już trochę nudny. I coraz mniej się opłaca. Dlaczego? Dlatego, bo powstają szczególnie Benelux. Belgia, Holandia, Niemcy, Dania, powstają burdele ze zwierzętami. Jezu. Yes. O, to jest do... Na tu, widzisz, że jednak nie je, tylko Jezu może tu pomóc już. Zdejmiesz jeszcze na chwilę okulary? Znaczy, dobrze? Jeśli... Tak. I ja położę. Więc... Co ty mówisz? Więc takie rzeczy się dzieją w dzisiejszej Europie w XXI wieku. Wyrwało mi się, ale niech już będzie. Tak jest. Słuchajcie, to jest okropne, tak jest. Jest jeszcze jedna rzecz okropna, że tu są między nami przedstawiciele pewnych cywilizacji, wcieleni i niewcieleni, uh -huh. i obserwują rozwój i niedorozwój tej cywilizacji. Dzięki Bogu pewne cywilizacje. I są cywilizacje, które. Mają tego dość, co tu widzą. Mhm. One się nie czują zignorowane. Im się po prostu to nie podoba. A jeżeli się tym cywilizacjom to nie podoba, to powinniśmy się... Znaczy ja mówię jako ziemianie, nie? Jako Roman, jako my Polacy, my Żydzi, my Białoskórzy. I tak dalej. Ty jako ty. My jako tak. Ja mówię, że ludzkość, która w ogóle orientuje się, o czym ja mówię w tej chwili, powinna się zastanowić, czy nie nadszedł czas odwrócić się od tego wszystkiego i odejść, bo zbawić już ich nie można, bo oni nie życzą sobie, żeby ich zbawiać. Jest coś takiego, gdzie. Mają prawo nie życzyć sobie, mają prawo nie iść w tym kierunku. I jeżeli ktoś skazuje siebie na życie w ludzkim ciele, żeby współżyć, nie, nie żeby współżyć, żeby zbliżać się do planu fauny. To nie jest zamysł Boga, to nie jest zamysł. Skąd co, to się Stwórcy, bo tam zeszło coś zwierzęcego i ubrało na siebie ludzkie ciało. To powiedział Roman, nie, ja nie wiem, co to jest. Ja tak to widzę. Skąd na przykład teraz taka homoseksualizm, albo w ogóle jestem tylko w sesji homoseksualizmie, ale najpierw, zanim ty mi odpowiesz, chciałbym się zapytać, czy słyszałeś teraz, że jest trochę taka moda? Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy, to mówię tylko ja. Że jest moda na mówienie, że jestem niebinarny. Nie wiem, czy jestem kobietą, nie wiem, czy jestem mężczyzną, nie wiem, czy się tym z tym spotkałem. Tak, ktoś przygotowuje sobie zabawki na o świecie. Co tu chodzi? Z mojego punktu widzenia, co mówię, ja, ktoś sobie, ktoś, to znaczy, na pewno to nie jest e, cywilizacja z wymiaru boskiego miłosierdzia albo z wymiaru e, bezinteresownej miłości, bo na przykład fizyk. No. Doktor Burkhard Heim, albo nie doktor, nie jest istotny już teraz, on uznawał miłość, cierpliwość, miłosierdzie za wymiary świadomości, za wymiary kosmiczne. Więc na pewno ktoś z miłosierdzia boskiego, kto wcielił się tutaj w ludzkie ciało, żeby uczyć ludzi lub wzbudzać w ludziach boskie miłosierdzie, mm -hmm. i, może nawet nie zdawał sobie sprawy, że schodzi na planetę, na której sodomia staje się codziennością, na którym będzie ktoś bawić się ludźmi, przygotowywać sobie rasy liliputie do zabawy. Ktoś będzie sobie przygotowywać wojownicze rasy ludzkie w ciągu setek lat, że bez Mrużenia oka, zabijają, palą, mordują nawet własne dzieci, żeby chronić swoje imię, a później te rasy będą wysyłały w kosmos, o czym się mówi dzisiaj jasno i wyraźnie: You will conquer the universe. Kosmos jeszcze to nie są granice. Ktoś, ale też może ktoś sobie tak jak mój szwagier powiedział, z tymi pedofilami dzieci do zabawy. Już dziś widzi się, Paryżu, na ulicy Berlinie, na ulicy człowieka, który idzie z człowiekiem na czworakach i jest jego psem. Jak dziennikarz się pyta człowieka na czworakach, czemu ty to robisz? Bo ja jestem psem i ty chcesz być psem tego, tak, to jest mój pan, ja chcę być psem. Dlaczego mielibyśmy się w to wtrącać? Nawet nie wiem, dlaczego mielibyśmy to studiować, chyba że ktoś bardzo chce zgłębić i wejść w ten temat. Ja nie. Są wypadki, że przez internet spotykać i łączą się dwie Nie chodzi tu o Sadomaso. Jest ktoś, kto ogłasza, chcę być zjedzony przez człowieka. No taki chyba był przypadek. Były już parę. No tego się nie nagłaśnia, to jest głęboki internet. Ja tam nie wchodzę. Ja się dowiaduję, ja nie wiem, czy ja o tym wiedziałem, zanim się wcieliłem tu, a może być, że mi powiedziano – uważaj, gdzie schodzisz. Na wszelki wypadek ubrałem na siebie męskie ciało, nie żeńskie. I teraz bo kobiety są narażone od razu. Narażone są od razu. Duchy, cały szacunek dla wszystkich naszych sióstr, że się nie boicie zejść na taką planetę, na która jest piękna, ale w świat. Jakiś sposób stworzony na tej planecie. Ty wiesz co to znaczy, że ty nie możesz się na chwilę odwrócić, nie możesz się na chwilę schylić. To jest też ze zwierzęcenie. Straszne. No, jak ktoś lubi tak od tyłu. Proszę bardzo, ale nie mówcie mi, że ja się nie rozwijam w ewolucji. Mówiłeś, gdzieś, że to jest naturalne, a to jest teraz techniczne gdzieś coś u Michała. Nawet może, niech pamięta. będzie techniczne, Wiesz, ale jest... nie mówcie mi, że wszyscy mamy być takimi lub takimi. Nie mówcie mi, że ja zostałem gdzieś tam w, w ewolucji z tyłu i tak dalej. Mówiłeś o homoseksualizmie. No. Nie mam nic przeciw homoseksualizmowi. Nawet znałem bardzo inteligentnych homoseksualistów. Nawet, nie nawet. Po prostu on tak jest zaprogramowany i na razie nie był gotowy, mhm. żeby zmienić to u siebie lub nie chciał. Ja nie chcę pewnych rzeczy zmienić, on nie. Wypiliśmy alkohol, pogadaliśmy sobie, wymieniliśmy poglądy. Cześć, do zobaczenia, auf wiedersehen szacunek dla każdego człowieka, ale nie może by ktoś mi powiedzieć, to ty jeszcze nie że ja frajerze, jeden. zostałeś w mrokach ewolucji. To już nie. Ja też nie chcę, żeby ktoś na przykład uczył moją pięcioletnią córeczkę pewnych rzeczy i mojego siedmiolepszego chłopczyka pewnych rzeczy. Niech, ja chcę jego sam uczyć, a później on jak dorośnie sam sobie zobaczy. No, ale teraz się będzie okazywało, że już nie wolno będzie tak leczyć, tak uczyć dzieci. Zobacz, teraz. co się dzieje w tych Netflixach, jak tam jest programowany umysł dzieciaków. Ja nie, Dzisiaj, jest, nie, nie jest jestem to... w Netflixie, ale wiem, o co mi istnieje, chodzi. Już w przedszkolach w Niemczech, w Belgii, w Holandii Mówi się o pewnych rzeczach, że i są takie zabawy, że jak ty, ty koleżance zrobisz to czy tamto, to to jest taka zabawa bardzo fajna, prawda? Bo to jest miłe. No ja nie, ja, Na pewno to jest miłe, ale jest tu coś, no. co ja czuję, że może to za wcześnie, a może w ogóle tak nie ma być, niech natura. Zadecyduje o tym, jeżeli dwie dziewczyny w jakimś tam wieku czują, że ja jedna chcę z koleżanką, a nie z chłopczykiem, bo ten ma małą hebłechtaczkę, ma dużą, no nie wiem o co chodzi, no, ale dajmy na to ktoś chce tak. Proszę bardzo. Nagrad. Ale nie chodzi o to, że to wynika właśnie z programowania, pokazywania. Ale zaczyna Wiesz, się teraz, nas, że ptaki, że się rękę. Pani pokazuje. Że w już. bajkach jest niebinarna postać, i tak dalej. Tak jakby tutaj ta natu nasza natura I odchodzi. Podprogowe dźwięki są do tego, podprogowe rysunki, co 24 klatka to jest. Prawda? I, I to już nie, bo to jest mind control, to jest podsuwanie, to jest ukierunkowywanie. Satanizm, ten prawdziwy ultrasatanizm ortodoksyjny, polega na tym, że ty, ja nie będę służyć życiu, ja nadam kierunek życiu, ja nie będę służyć Bogu, Bóg będzie służyć mnie. Ja nie będę podciągać wszystkich w ewolucji. Ewolucja będzie taka, jak ja sobie tego życzę. Tak nie może być. Bo to się nie udało do tej pory, już się nie udaje i nie uda się. To jest profetom, romanom też. Nie uda się, ale próbują. Mają prawo, nawet ogniem i mieczem, mają prawo. Nawet morderstwa, bomby atomowe, nawet grożą, że rozwalimy się z całą planetą. Cała ludzkość jest, jak to się nazywa, bierzemy zakładników. Mm -hmm. Cała ludzkość jest zakładnikami. Jeżeli ci, że przylatują, że obserwują, jeżeli przydusicie nas tak, że się nie uda, że to, co tam teraz się dzieje na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, to tylko wam pokazujemy, do czego jesteśmy zdolni. Jeżeli nas przydusicie tak. Że nie będzie możliwe już otwierać się burdeli ze zwierzętami, rozwalimy się razem z tą planetą i pójdziemy razem do piekła. Nie, to tylko wy w waszym piekiełku zostaniecie. My mamy adres, gdzie wrócić. Ja wiem, kim ja jestem, i wiem, dokąd mam wrócić. A wy wiecie, dokąd macie wrócić? Jak chcecie, chodźcie z nami. Ja nigdy nie mówię, że mamy, nie stawiamy oporu złemu, czy je, chcemy dobro wam czynić. Zostawcie za sobą to wszystko, nie będziemy was tego osądzać, nie będziemy... Sa, sami się osądzicie, kto się osądzi, po pierwszy, to nie chce więcej, tak, nie chcę być zoofilem, pedofilem, nekrofilem i inne filie. Przeżyłem to, wiem, co to jest, jestem świadom, że tego nie chcę, jestem świadom, czego chcę, to chodźcie z nami. No ale my nie chcemy być światłem. Nie chcemy być światłymi. To świadomi. cierpcie dalej na światłowstwem. I oni myślę, że nawet nie widzą, że cierpią. że są, to ta nieświadomość. I jak? dlatego ci powiedziałem, że holopatia nie leczy. No, holopatia nie uzdrawia. Mhm. Holopatia dodaje siły tym, którzy mówią ja chcę już wracać, ale nie wiem, czy po tym wszystkim, co przeżyłem, mam siłę. Jeżeli w ogóle mam jakąś siłę, to i to są resztki czegoś bardzo złego. Na przykład dawałem sobie żyłę, żyłem ze zwierzętami, yy, biłem własną żonę i dzieci, w niektórych wcieleniach tylko. Mm -hmm. A kiedyś kazałem moim synom, i oni to zrobili, oblali moją córkę benzyną, a ja je podpaliłem i ludzie mówili, to jest właśnie ojciec. Więc to wszystko mam za sobą, ale teraz świadomie chcę to zostawić za sobą. Chodźcie z nami, wracamy do serca Wszechświata, do tej Jerozolimy prawdziwej, nie tej z bombami atomowymi na Ziemi. Wracamy do domu. Jesteśmy spadkobiercami? Nie, bo Bóg nie umarł, jesteśmy dziedzicami Wszechświata. Zapominamy to, co było złe. Tworzymy dobro na bazie praw kosmosu. My jesteśmy życiem w akcji. Jesteśmy miłością w akcji. Jesteśmy wieczną radością, wiecznym szczęściem. Tylko to jest zatracone w dużej To trzeba mierze. to odzyskać świadomie. Ja żyję świadomie już. Chcę tylko tak i nie inaczej. Czy ty Naw jesteś tak, że po prostu nie zauważasz trochę tych ludzi nieświadomych? Czy jakby po prostu to puszczasz i jakby nie chcesz tam... Przycho coś? Przychodzą... Nie, nie. Przychodzą do mnie, przecież to są ludzie. Ja nie mam już pacjentów takich, którzy tak jak na początku w latach, jeszcze jak nie było holopatii, ja się zajmowałem psychoterapią. To przychodzili ludzie, nawet którzy mi mówili, ja tam nie wierzę w żadne psychoterapie, ale tak chciałem sobie z panem porozmawiać po angielsku albo po hebrajsku, a teraz chciałem se porozmawiać po polsku. Mm -hmm. Już nie ma takich. Do mnie przychodzą teraz ludzie, panie Romanie, ja chcę, ale nie rozumiem pewnych rzeczy. I, i zostawiłem już za sobą ten kościół, zostawiłem za sobą te pejsy. Tacy też chodzili do mnie. Trzy razy miał takie coś ale oni nie mogą wrócić na przykład, bo on sobie nie daje rady na początku. Hmm. Wierzy, co mi powiedział jeden człowiek, który y, przyszedł z pejsami. Ktoś do mnie kiedyś zatelefonował. Ja podnoszę telefon, mówi, że słyszał o mnie to, to i to i chcę przyjść na taką i taką sesję. Ja my proszę bardzo, umówiliśmy się na jakiś dzień. Ale ja rozmawiałam po hebrajsku z kimś, kogo nie widziałem. Okay. to jest, jest dziesiąta, to dzwonę do drzwi, a idę, otworzyć drzwi po pacjenta. Patrzę się, stoi w kapeluszu z pejsami człowiek w tym stroju notabene szlachet szlachciców polskich z 1500 któregoś roku. Ja mu nie dziękuję i za drzwi tak? z powrotem. Tak, A, bo, bo myślałeś, że przyszedł drzwi. Że na żebry. Mhm. Oni ciągle chodzą i żebrzą na, na, na bożnice, jakieś znowu budują. Tu księża ciągle odnawiają kościoły, oni tam odnawiają tamto. Tutaj robią na drzwi wejściowe, tamte zwierzęta. Czarne jest czarne na całym świecie. Przychodzą. No i teraz on puka. Ja mówię, dziękuję bardzo, po hebrajsku, ładnie mówię, nie? Dziękuję. To daraba, mówię, bardzo dziękuję, ale nie. On mówi, ale my jesteśmy umówieni. Mm -hmm. A on mówi, ja wiem, że pan się na pewno kogoś innego spodziewał. Też pan, per Adoni, mm -hmm. mówił do mnie. Adoni to jest mój panie, w bardzo ładnym hebrajskim. Dziś się już tak nie mówi oczywiście. Bo jak ja kiedyś coś napisałem po hebrajsku, wziąłem tak ładnie przetłumaczyć z niemieckiego na hebrajski tak dobrze, jeszcze wziął słownik i to, że jak dałem mojemu przyjacielowi, to jest aktor z teatru narodowego, tam, Tarłowski się nazywa, ja mu dałem to przeczytać, żeby zrobił mi make-up. Bo jednak ja myślę po polsku, jednak mam gramatyk. Mhm. On tak czyta. Czy mój ty się z Mojżeszem spotkałeś dziś, czy co? Ja bym czemu? Mówi, to w ogóle to jakaś komedia, tak się dziś nie mówi. Ja mówię, no ale ja przetłumaczę. O mój coś ci pokażę. Wtedy już były komórki. Mhm. On zatelefonował do swojej żony, która jest też artystką i robi porcelanę, różne piękne rzeczy. I mówi do niej, Słuchaj, ja ci coś przeczytam, a ty mi powiedz, co o tym myślisz. I on jej to czyta, czyta, a ona po trzech zdaniach mówi: To jest coś z Biblii. Uh -huh. Ty widzisz, co to znaczy, hebrajski? Bo hebrajski nie jest takim językiem jak każdy. To jest kod komputerowy. I jest nawet taka książka. Kod Biblii, uh -huh. który napisał facet, który pracował dla, dla Szynbet, czyli dla służb bezpieczeństwa i te, że to oni dobrze wiedzą, co to jest. Bardzo ciekawa książka. No. I gdzie byliśmy? To z no. wiekiem. Tak, pogubiliśmy się, aż ja odpłynąłem teraz też. Ale to nic nie szkodzi, dlatego że chodziło mi o to, yy, a może zataczamy tak naprawdę koło właśnie z tą naszą autentycznością, ja, bo ja ciągle próbuję te schematy programy, Schematy programu, jak widzisz, Ty masz dzisiaj faktycznie bardzo dużo, yy, ale to pięknie, wszystko nam się Już mam tak. to mniej więcej, tak. I tu mi chodzi o to, Stary właśnie. świat, jaki no. znamy, w którym jeszcze teraz jesteśmy, w tym pięknym domu, w tym pięknym. Ja się w takim mieszkaniu wychowałem. Uh -huh. Wiesz, jeszcze draperie i, i kandelabry i tak dalej. Piec kamienny pewnie miałeś, nie? Pewnie, pewnie. Uh -huh. Zawsze nie ma, nie jak ma, się ale... wracało w zimie, trzeba było się oprzeć. Mama zawsze mówiła ojcu, żeby się nie nagrzewał przed wyjściem. Uh -huh. I ojciec grał na mandolinie, bo się nauczył w Rosji. No więc, w tamtym świecie było dużo pięknych, ładnych rzeczy. Ale tamten świat był jednak zbudowany na krzywdzie innych ludzi, biedniejszych ludzi, ograniczonych religiami ludźmi, skłóconych przez religię ludzi. A dziś nie tak nie jest? Jeszcze został taki mm. tu i ówdzie. W Islamie ty nie możesz powiedzieć do ojca na przykład, pieprze tam nie idę, nie chce mi się i już. W Polsce możesz powiedzieć do ojca: Nie idę do kościoła. Co, nie chcesz chodzić? Nie, nie chcę pójść. No, może będzie mruczał, może będzie narzekał, może gdzieś tam są tacy, jeszcze mu dam po twarzy. powie ojciec, nie podnoś na mnie więcej ręki. To mi opowiadał pacjent, dlatego mi się przypomniało. Nie podnieś na mnie więcej ręki, bo co uderzysz mnie tak. No, bo to już jest ta nowa moda i poszedł. Widzisz? Ale tu nie chodzi o to, że ludzie się bili. Ale ta nowa świadomość już nie pozwoli się udupić, mówiąc po francusku. Niektórych ludzi. No, to jest taka wciąż nie, mi się wydaje, że jest nie. mało. My w ogóle mam wrażenie, że im w jakiejś bańce wiesz w tych Już ludziach. nie, to zniknie. Nie? Religie znikną, śluby znikną, rozwody znikną, będą wolni ludzie. I to będzie już tak, jak ci ludzie, że są też ludzie, że czasem do nas przylatują, mm -hmm. bo oni do nas przylatują, bo są lepiej rozwinięci, nie lepiej, wyżej rozwinięci, bardziej rozwinięci technologicznie, ale też w równowadze rozwijali się duchowo. Mm -hmm. A u nas jest technologia już bardzo wysoko, ale myśmy zostali duchowo bardzo nisko. I teraz są ludzie, że chcą podnieść się duchowo. Więc ojciec nie będzie mu mówił, co ma robić. Jeżeli chce, usiądź, wypijemy piwo. Synu, co chcesz mi powiedzieć? Jak się dzieci robi? Tak, tato. Bo może ja coś wiem, czego ty nie wiesz. Ty wiesz, że tylko po Bożemu, a ja wiem, że można robić. In vitro. No widzisz, no dla mnie tradycja po prostu to jest schemat i program, nie? – ale często mówią, tak jest tradycja, że tak. tak musisz się. Ta, robić. Co roku się je wtedy i wtedy mace, a w tym czasie tu się je y, świński tyłek w plasterkach. Nie, nie będzie już tego. Będą tu i ówdzie enklawy, mhm. ale też nikt nie będzie ich zmuszał, choć musicie razem z nami się wyrzec. Jeść y, 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 czegokolwiek, albo nie odżywiać się tym, to, ale to nie będzie tak jak teraz, że jest przemysł mięsny. Hmm. So, ludzie sobie nie wyobrażają, jakie cierpienie my transmitujemy z tej planety w nieskończoność. I tam są cywilizacje, które muszą przetwarzać, albo się bronią przed tym. I jak co mówię, ja czuję, te in... ja czuję w sobie, jak oni nie chcą tego. A co będzie, jak się jakaś cywilizacja rozdrażni i powie to, co powiedzieli kiedyś? Dość z tym, potop. To co, mamy sobie wziąć adwokata, zeskarze go do sądu? Zauważ, na niektórych amerykańskich filmach science fiction, tam jest czasem taki wirus wprowadzony. Kim Wy jesteście, żeby nas osądzać, nasze postępowanie? Na razie pozamiatajcie sobie na Waszym podwórku. No tak. Wyście byli na naszym podwórku, mówi taka cywilizacja? Czy Wy wiecie w ogóle, jak my Was widzimy, a mimo to wspomagamy Was? To co Wy wypowiadacie nam, tak. Bo jak my nie pozamiatamy waszej radioaktywności, to was już tu nie ma od tysięcy lat. A skąd ty o tych cywilizacjach wszystko jakby czerpiesz wiedzę stąd i wierzysz temu, że tak jest? Nie, ja nie wierzę. Ja, ja nie wierzę. Ja od powiedzmy 70. lat, mhm. późnych 70. lat, siedzę. W takich tematach jak ufologia, jak parapsychologia, i najpierw musiałem przejść przez to, żeby to jakoś przeczytać, żeby to uwierzyć w to, ale nie na zasadzie, że teraz dlatego, że przeczytałem, że jest ufo, to ja wierzę, tylko ja czytając to przypominałem sobie kim ja jestem. O, to zwariował na pewno tam w NRD w więzieniu. Dobrze, ale jest mi bardzo dobrze z tym wariactwem. Do tej, ja nie zabijam karpi na święta, ani nie odcinam głów kurze. Jeszcze mi opowiadał, jakie to śmieszne jest, mi opowiadano, jak kura bez głowy biegnie jeszcze kawałek. Wiesz, co ja widziałem w Meksyku, co oni robią? W jednym miejscu, byłem kiedyś tam, na rynku. Nawet mu się nie chce, jak się na jara dobrze, a mają dobrą trawę tam. Jak mu się nie chce za tego, to on bierze tak, wyciąga to i robi tak. Trrr. I ten się tam, nie wiem czy uh -huh. tego i już mu pakuje żona, a ten dalej tam. Uh -huh. Widziałem różne rzeczy w różnych krajach. Ja nie wymyślam tego tak, żeby, żeby Ci opowiadać teraz jakieś bajki przy kawie, bo nie przy piwie nawet. Nic nie wymyślam. Dowiedziałem się pewnych rzeczy przez te różne filie, przez Lata, to, przez tamto. No. Byłem w różnych miastach i miejscach, gdzie budował się nowy świat. Kibuce w Izraelu, gdzie są bez pieniędzy miało być jeden. Dla całej wspólnoty, słowo kibic, po jest wspólnota mhm. albo gmina. Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego. Byłem w Auroville w Indiach, tak miało być. Wszędzie przyszli Amerykanie, bo nie ma szans. Miasta niech budują się jak chcą, ale musi być pieniężny system. Nie może być jeden dla drugiego. A już o tym mówimy, to powiem Ci takie coś. My na Ziemi mamy, to się nazywa nawet instytucja małżeńska. Mhm. Wszystkie instytucje znikną. Ewangelium, Romanum znikną. Dlaczego? Bo jak jest instytucja, to powstaje hierarchia. No, to. Albo matriarchat, albo patriarchat, to ten, co skłóca dzisiaj tę… Płu... walka płci, nam rozmawiają, my się nie mamy zwalczyć, mamy się uzupełniać i być szczęśliwi, chronicznie szczęśliwi. To się pogubiło tutaj… Nieprawda. Komu na tym zależy? No właśnie. Właśnie. bon Temu zależy na tym, żeby żyć z konfliktu. We wstydzie A w konflikt może stworzyć w dwojaki sposób, i to robią ci z astralu. Albo wybuch, czyli eksplozja, albo fuzja, czyli taki ścisk, że nie można wytrzymać. Po II wojnie światowej każdy miał dostać wymi rozmiar metra, to się nazywało. I lekarze, nie było tyle, to brali po trzech, czterech lekarzy w jedno mieszkanie. I tak było w Kaliszu na przykład. Ja się, ja się urodziłem. Ja tego nie pamiętam, ale o tym wiem, bo później słyszałem z rozmów. Cztery panie doktorowe w kuchni nie wytrzymały. To jednak yy, ko kobiety z jest taki naród, że tak łatwo nie idą na piwo razem. Faceci poszli, wypić razem już. Każdy wrócił do domu, no powiedz mu, powiedz, jego żona, bla, bla, bla. Oni wychodzili, no, baby chcą nas kłócić, wypili, wrócili, już dobrze załatwiane, tu, tego, ale później, ale biły się wręcz niektóre. Nie pamiętam, że moja mama się biła, bo ona zresztą po gestapo by się nie biła, ale były panie doktorowe, że patelnią, garkami i tak dalej, wałkiem, bo wtedy jeszcze kobiety, <grym>, nie mogły. I w różnych miejscach to były, że kobiety nie mogły się pojednać tak łatwo jak faceci. Ja chciałem kiedyś założyć taką grupę leczenia ludzi. Masażyści, ortopedzi, mhm. to, tu, to. No myśmy poszli, wiesz, po, przy drugim, trzecim piwie, już mieliśmy załatwione wszystko. Jutro ja idę tu, ten idzie tam, tu damy w łapę, tu, tego. Kupujemy willę i zakładamy klinikę. Pierwsza klinika w XX wieku i tak dalej. I się miała nazywać – dobre wieści właśnie tak. – to Tovot. Nie udało się przez kobiety. Przez nasze kobiety. O ile one były nasze, a my tak. ich. Słuchaj, jeszcze z tą holopatią, bo też nam… Wracamy tutaj... do holopatii. Tak, tak, tak. Ta, bo był ten w ogóle pan z długimi pejsami. – Tak, przyszedł do mnie przyszedł do jak, i… – Jak to tak. leczenie, znaczy, nie leczenie wygląda, no. Właśnie, więc on mi zaczął opowiadać, jak on żyje i dlaczego on cierpi. I w pewnym momencie jeszcze spytał się mnie, co to ma znaczyć, bo jak mój syn przyjechał z Ameryki, to mnie prosił miesiąc wcześniej, bo wtedy była taka moda, że trzeba było nosić tu mhm. taki kucyk, wiesz, jak… E... Nicholson na, na filmie tak, tak, tak. Czarownice z Istwy. To ja sobie wziąłem tu jakąś gumkę, to mi urosło. To on się mnie pytał, co to ma być? To ja mówię, co no, tu taka fryzura. Ja mówię, a co to ma być? I tak zaprzyjaźniliśmy się, znaczy zanim się ja się zaprzyjaźniłem, on ze mną, jeszcze mu to trwało trochę, bo ja jestem Żydem. bo ja, ja też, muszę coś powiedzieć. No, ale jestem religijny. A ja nie. No i powinien wstać i wyjść. Nie, nie wyszedł. No i co ja z nim zrobiłem? Mówiłem mu tak jak z tobą, co ja czuję, jak ja myślę i tak dalej. Po pewnym czasie, i robiłem mu przy tym już holopatię, czyli dodawałem mu energię, równoważyłem go, rozmawiałem w trakcie zabiegów z nim. Y i mówiłem mu, dodaję ci energii, żebyś mógł żyć jak ty chcesz. Możesz w każdej chwili się rozebrać w tej chwili do naga. Ubrać się co, w jeansy i w t-shirt albo w co chcesz. whatever. To jest idealny moment, żebyś zasubskrybował ten kanał. Dał łapkę w górę. Podzielił się ze znajomym, bo może ktoś po prostu potrzebuje takiej inspiracji. I po ośmiu dniach, gdzieś tak mniej więcej, on zaczął rozmowę ze mną tak, że Roman, on mnie nazywał nawet Aaron później, bo jemu się Roman kojarzył z Rzymianami. Co z prawdą jest. Aaron mówi do mnie, to był brat mojżesz notabene i Elwis się nazywał też Aaron. Mówi, słuchaj Aaron, wygrałeś. Ja mówię, Falczyłeś. ty wygrałeś? Ja mówię, ja nie, wygra... ja nie miałem nie walczyłeś co wygrać. Nawet. Ty? Ja mówię, ty mi za coś zapłaciłeś, ja uczciwie sobie zarobiłem, ale ty wygrałeś, jesteś wolny. Tak? On mówi, wiem jak powinno być, ale ja nie mogę jeszcze. O, to było prawda. Ja mówię, czego nie możesz? I on mi powiedział takie coś. Słuchaj, ja nie umiem sam sobie zrobić herbaty ani kawy, bo u nas kobiety nam powstają. Ja siadam, to matka lub siostry podają. Siadam z ojcem, matka nam podaje. Nawet babcia wstanie i poda, do... ale my nie, bo po to Bóg stworzył kobietę. Na tym jest koniec. Oni nie biją kobiet, na przykład tak jak to się dzieje u muzułmanów. Ale one też chcą służyć i to jest nie. Ona by się spytała synu, co ty co Ty jesteś kobietą, mhm. siada i mama ci. Nawet jak ty wychodzisz, to to jest. Jest pojęcie, idesz że Mamy, Mama, że ty masz już 50 lat, a ty wychodzisz na ulicę, a tu w kieszeni masz już kanapkę na drogę na przykład. To jest program niesamowity. Mhm. Niebywałe to jest. I on mi powiedział, że on tego nie potrafi. On mi powiedział jeszcze coś prawdziwego. Jego ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem, bo on się zajmował szlifowaniem diamentów. On miał interes i w Tel Awiwie, w tych wieżowcach jak w Nowym Jorku, tam dzisiaj bez rosyjskiego ci nie wynajmą centymetra kwadratowego. Nie. Cały Petersburg tam siedzi i cała Moskwa tam siedzi. Nie wynajmą ci, jak nie znasz rosyjskiego, właśnie nie mamy przyjść za dwa lata, może to nie wynajmą ci. To jest rosyjski rosyjskojęzyczny teren i nikt tego terenu no, dlatego też nie ruszy tam. Nikt się nie odważy, żaden terrorysta coś podłożyć tam, by wyrwali jego nie w Wiochę. Tam poleć są ludzie, którzy zrobią porządek raz na zawsze. I oni o tym wiedzą. Te Chińczycy wiedzą, że można wszystko podrabiać. Są pewne rzeczy, że nie robią tego jednak. Bo tam polecą samoloty i zrobią porządek. Czego nie podrabiają? Nawet pewnej mody nie podrabiają już. Były kiedyś taki czas, to nie o tym mieliśmy mówić, no wiele, ale no były, gar, były garnitury Armani, Wersacze i to się skończyło po trzech latach nagle i wioska poszła i wystarczyło. Im się woli, ro, wolą robić interesy, a nie przez jakichś dwóch takich tam krawczyków. Myślisz, mhm. <laughs> szarpać? Nie, no, nie. Może być, że jak ktoś trzeci chciał, to wysłali swoich ludzi nawet, że skończyć z tym. Biznes się liczy. Religie to jest biznes, polityka to jest biznes, wojny to jest biznes. Chcesz mi powiedzieć, że wszystko to jest pieniądze. I właściwie wszystko. Oprócz rozwoju duchowego, nawet UFO. Ja dlatego już dzisiaj. Nie siedzę tak głęboko w tej ufologii, bo tam też, też ufologia wiem? jest jak polityka, to jest też biznes. No to samo z duchowością się dzieje w Polsce na świecie, że naprawdę pojawia się wiesz, setki osób, które coś próbują trochę liznę, zrobiły jakiś dwutygodniowy kurs duchowości i już nauczają. To też Ta. jest biznes. I wracając do tego człowieka no. w kapeluszu, mm. mówi, jeżeli on odejdzie z tego świata, w którym on do tej pory był. Gdzie wszyscy się tak samo ubierają, kobiety i mężczyźni, gdzie wszyscy żyją jeden z drugiego, razem żyją. Tam jest tak, że jak ja pożyczę od ciebie, powiedzmy, 100 tysięcy dolarów, bo tam na takie pożyczki się robi, w ty, u tych mhm. małych, ja nie mówię już na Fifth Avenue, że pożycz mi 5 milionów, to, to też nie z kieszeni, tylko to już wiesz, to ja idę do żony i mówię tak, no może nie słuchaj, kochanie, ale mówię do niej: Słuchaj, pożyczyłem od przemka tyle i tyle. Weź na swoje konto i daj tyle i tyle. Gdyby mnie wiekuisty zawołał do siebie, pamiętaj, że we wrześniu, 15 września, mamy mu to oddać. A gdyby wiekuisty ciebie zawołał, to powiedz to najstarszemu synowi. Tam nie ma i, i wziął i umarł, nie ma czegoś takiego, nie wziął i umarł, dlatego on ma później Szem-Tow, ma dobre imię, bardzo im na tym zależy. To prawda jest, że jest tam już Talmud, który od Boga nie pochodzi i gdzie jest napisane, że jak to brat bratu robi, to bardzo niedobrze, a jak to nie jest jeden z naszych, to można to zrobić. To samo jest u muzułmanów. Ja czasem podejrzewam, że Alla Jehowa to jest ten sam, tylko sobie zrobił dwubiegunówkę i skłóca ich, tak jak teraz. I obie strony wysyłają swoje dzieci na wojnę. Obie strony są dumne z tego, że nasze dzieci giną na wojnie. Kto to robi? Dlaczego to robi? Co on z tego ma? Energię. Uh -huh. No to co, ja osądzasz teraz dwóch bogów? Tak. Czemu? Bo ja jestem częścią prawdziwego Boga. Ja jestem częścią życia. No oni też tylko są zaprogramowani. Tak, ale oni nie służą, nie służą życiu, tylko śmierci. Hmm. To jest duża różnica, czy służy śmierci, czy życiu. To musi być w końcu powiedziane. Nie może być coś takiego, że pan doktor robi kasę sobie, bo nagle ogłoszono pandemię. to... I pielęgniarki. Czy ty pamiętasz, może jak taki film pojawił się na YouTubie, gdzie jest Olimpiada czy coś takiego w Londynie. Przychodzi nawet królowa tam, mhm. przychodzi z nią aktor, który grał James Bonda, mhm. siadają i później tam pokazują taką scenę, że leży pełno łóżek, i to wygląda jak sala szpitalna. W łóżkach leżą dzieci, a pielęgniarki i lekarze podchodzą do tych dzieci w łóżeczkach tego, coś tam robią, jakieś zabiegi, coś i tańczą i się śmieją. Co ludzie myśleli, że to może tak mają się zachować lekarze i pielęgniarki, żeby dzieci nie płakały. Ale nad łóżkami wisiało coś, co z tych ciałek zabierało coś. Ty pamiętasz to? Nie, nie widziałem tego. Nie. Kochani, znajdźcie to. Później pokazano podobny, niepodobny, ale też taki szatański jakiś numer, jak zbudowano właśnie ten tumel, tunel, Tunel St. Y, San w Szwajcarii, który zbudowano i tam też zrobiono taki super show. I ludzie w takich czapkach, wiesz, jak robotnicy, że wyszli, że to budowali, tańczą, mm -hmm. cieszą się ale ich wyszło o wiele mniej niż weszło budować i tam Merkel była zaproszona i, i, i no, wiesz, wszyscy, wszyscy ludzie z Unii Europejskiej, którzy nią zarządzali, nie rządzili, rządzą Unią już innej istoty, zarządzali, które zainstalowani są, żeby zarządzali. I nagle Merkel, klik, znikł, Berlusconi Be zniknął, ten zniknął, ten zniknął. Widzisz, Anglia się wycofała z Unii, a ktoś to robi. Ktoś, i pamiętaj, że w kosmosie liczy się tylko jedno, nie hmm? kolorowe papierki informacja. Hmm. Walutą wszechświata jest informacja. Im bardziej jesteś poinformowany, tym bliżej światła. Im mniej, tym głębiej w ciemności. Hm. Rąku kończąc, jak się czujesz na tym stoku? Czy nie, mam wrażenie, że, yy, że teraz <noise> chyba lepiej w ogóle niż na tym fotelu. Wiesz, co Ci powiem? Ja już siedziałem na takich stołkach w moim życiu, Pisałem, że… Pisałeś, że to jak w Nie czuję o tym. Nie, w Stasi to było jeszcze inaczej. W Stasi było tak jak tu, wiesz, takie krzesło no, no, no. na przykład. Może nie tak wygodne, Aha. zwykłe krzesło. Ale był taki długi stół jak ten. Stasi siedział tam, gdzie ty, ja siedziałem tu, otwierano drzwi, ja wchodziłem, siadzano, no. za mną były drzwi, ja siedziałem tu, gdzie między stół? nami był stół. Stół był pokryty zielonym takim, zielonym obrusem, obrusem jak stół bilardowy. Tak, tak, Wzdłuż stołu było po pięć krzeseł. Możesz kiedyś pojechać do Berlina i zobaczysz, bo tam, gdzie mnie trzymali w więzieniu, gdzie jest muzeum. Hohenscheinhausen na przykład. To była siedziba sztazji. I on siedział tam. Oczywiście on tu mógł nacisnąć na guzik, zaraz zanim ja stał, wstał, już by weszli. Ja siedziałem tu. Ja bym też nie dobiegł, żeby go na przykład próbować udusić albo. Mhm. Bo, bo oni wiedzą, że jak, ty się czu, jak człowiek się czuje, dusza, jak się czuje. Bezsilna, bezradna, bezpłciowa, bez wszystko, to jest nagle gotowa, że, że coś, znaczy, może być, że w niej zbudzą. W Chrystusie nie zbudzono tego. Mhm. Ale ponieważ na przykład ja nie byłem i nie jestem Chrystusem osobiście, tylko troszeczkę, prawda? Bo zdecydowałem się, żeby tak żyć. To ja w tamtych czasach dziękuję im za to, czego mnie nauczyli – oddychać i wyrzec się tej myśli, jak ja bym, co ja bym… Czyli jednak ty odpuściłeś. Zwierzę. Jeszcze wtedy nie. Nie odpuściłem, wręcz przeciwnie. Ja to zatrzymałem sobie i żyłem jedną myślą – ja stąd wyjdę, a oni tu zostaną. Kiedyś ja stąd wyjdę. Za dwa lata, odsiedzę, za trzy lata, odsiedzę i wyjdę. Oni tu zostaną. Ja myślałem o tym, że jak ja wyjdę, ja będę widział to, co, mi co pamiętałem ciągle plaża w Tel Awiwie, mhm. palmy, żółty piasek, ocean i beer station, jakaś budka, w której. Można wypić zimne piwo. Później ja wrócę do Frankfurtu. Ja tam. Czyli ty już myślami sobie kierowałeś przyszłość. Co będzie, tak? Bo my możemy tworzyć przyszłość. Tylko że albo robisz to ze stwórcą w sercu, albo na swój sposób. Ja wtedy na swój sposób. Ja stworzę grupę ludzi, którzy zrobią nareszcie porządek tutaj. Nie może chodzić na dwóch nogach coś takiego. To nie są ludzie. Ja oczyszczę ten świat i w tobie powstaje anioł sprawiedliwości. Anioł sprawiedliwości. Wiesz, co mnie najbardziej wtedy ruszyło? Że jak zajeżdża samochód na granicę, ktoś jedzie na drugą stronę muru do cioci, do babci, bo raz na jakiś czas komuś tam pozwalano wyjechać. Ktoś po tej stronie poszedł do cioci, do babci i się pożegnać. Ale niestety się pożegnał i powiedział do babci, do cioci, do zięcia: Ja już tu nie wrócę. I teraz ten ktoś, żeby dostać mieszkanie bliżej Berlina, nie w centrum Berlina, bliżej Berlina z rodziny, najbliższej rodziny. Matka nawet, uh -huh. ojciec nawet. Telefonuje do Sztazji i mówi: jedzie mój syn, mój ktoś z mojej rodziny. To jest Warburg. Kennzeichen numer taki i taki. W bagażniku jest mój wnuk albo moje dziecko albo szwagier Albo babcie wiozą, cokolwiek. Helmut Miller już wie, że załatwił sobie, dadzą mu jakaś wiocha 50 kilometrów od Berlina, bliżej. Wyobraża sobie ten defekt psychologiczny czy nie? Bo ze mną siedział człowiek, którego matka w to włożyła. Siedział ze mną cztery dni tylko. Jak tylko mnie zamknęli, na samym początku, ja się zbudziłem na celi i ktoś otwiera drzwi i wepchano do środka człowieka, który miał fryzurkę ala John Lemon i takie oczy i nazywał się Dżengis Tengis, syn pułkownika czerwonej armii Mongoła, który zapłodnił jego mamę Niemkę, która była sekretarką ministra budownictwa w NRD. To była lady. I u niej w domu się odbywały orgie. Jak on mi opowiadał pewne rzeczy, to ja nie rozumiałem jeszcze wtedy, bo nie wiedziałem wtedy, co to jest pedofilia. Jak on mi mówił, że dziewczynki tańczyły na stole, to ja nie widziałem dziewczynki. Ja myślałem, mhm. że to takie dziewczynki, jak ja we Frankfurcie u mnie tańczyły tam. Ja w ogóle nie wiedziałam o takich rzeczach. Jego matka, żeby nie stracić tej pozycji, zadzwoniła do sztazy, bo on jej powiedział, że on już nie wróci. Mhm. I oczywiście ja się od niego nauczyłem, jak się myśli o takiej matce. To był prawdziwy niemiecki. I taki a Berlina. I te rzeczy, wiesz. I on wychylił się w pewnym miejscu, na drugi dzień, przed południem. Nagle się mnie spytał, bo my się mówili o matkach, o tym, o tu i tak. I nagle on mnie się spytał: Tak, a są fajne dziewczyny w, w Izraelu. I ja słucham i mówię: bardzo fajne. Ale nie takie jak w Berlinie, tylko wiesz, mówi, tam są takie. I zaczął mu opowiadać, jak, że na czarne włosy i wszędzie mają te czarne włosy i tak dalej. Już wiedziałem, że to jest nie wiem, skąd wiedziałem, czułem, bo niemożliwe, on nie mu wiedzieć. Wiesz dlaczego? Bo on wiedział, że jestem auspolen. Mhm. On nie wiedział, że jest z Izraela, z Polen, a on się tak rozmarzył później, że powiedział, że jak wyjdziemy stąd, bo oni mi powiedzieli, że mnie wypuszczą. Tak, na pewno tak, ale będzie musiał tam z dwa lata czy lata odsiedzieć i kablować jako wtyczka. Tego mu nie powiedzieli, więc on się ze mną umawiał, że się poznamy. Chciał, że mu dał adres, że on zapamięta i tak dalej. No to już jak tak pojechał, to wiesz. To ja jemu opowiedziałam, że ja byłem oficerem w komando, kom, Kamelen Komando na wielbłądach, że nosiłem czarne wąsy prawdą, i nie? ręcznik lasko. No gdzie tam? Kamelen Nie ma takich rzeczy. Ale on nie wiem, skąd się we mnie to wzięło, znalazłem. To może dlatego ja piszę książki. Ale to było to było naprawdę coś. Ja on się ze mną umawiał. I na drugi dzień już nie wrócił, i nigdy nie wrócił, ale za tydzień, w nocy z nagle tego, brr, drzwi ten, i prowadzą mnie korytarzami. Lampki czerwone się świecą, to znaczy prowadzą człowieka. Wchodzę tam, siadam. Siedzi człowiek w mundurze, w czapce na głowie, na baczno siedzi. I jak coś ja mówię. To on, rob, on się taczy na mnie, a tu bierze długopis. Nie musi nawet patrzeć tam. Mhm. Nie patrzy, daje z powrotem. Później chciał się napić coś ze szklanki, z herbatą, czy z czymś, że tam stała. On się patrzy na ciebie, tak siedzi na baczność, w czapce na głowie. I on bierze tą rękę, w to miejsce, nie patrząc tam, wlał w siebie płyn odłożył, siedzi dalej na miejscu. Ja byłem pewien, że on jest łysy, bo on czapkę miał na głowie z munduru. Łysy. I w pewnym momencie, może mu się zrobiło gorąco, on zrobił taki ruch tymi dwoma palcami. Stjął i położył. I ja w tym momencie... <śm> Prowokcyj ręzy, nie prowokuj mnie. Bo on wiedział, z czego ja się śmieję. Pamiętasz takie, jak rysowano szlachciców, mieli takie czuby? Tak. To on miał czub na głowie i pod podgolona miał tak, że to wyglądało, że jak on zdejmie, powinien być łysy. On nie był łysy. I on wiedział, z czego ja się roześmiałem. Oni by, wiesz, to prowokcyjny z nich ja słyszałem parę razy w pewnych miejscach, bo ja się nie bałem, więc o, wiesz dlaczego ja jeszcze żyję i to mogę o tym opowiedzieć? Przecież mnie mogli wziąć no tak. Y, do tak zwanego gumiraumu, gdzie mogli mnie położyć do kwasu solnego, rozpuścić moje ciało, ja bym wypłynął do dziurki i wyszedł z ciała. Znaczy, ciało by wypłynęło. Albo mogli mnie trzymać w zimnej wodzie i tak dalej. Nigdy mi nie zrobili tego. Pobito mnie tylko dlatego, że oni nie wytrzymali się, że mnie bili. Na pewno tam dobrze opieprzono ich za to, bo mnie sprzedano. Ja znam swoją cenę. Mnie sprzedano za tyle, ile wtedy kosztował Mercedes 450 SLC bez dachu, sportowy. 40 tysięcy marek ja kosztuję. Także ja mówiłem mojej żonie, jak chce się przejechać, to proszę bardzo. Albo na mnie nawet. W każdym razie trzeba na wesoło iść przez życie, pomimo wszystko. Inaczej się zgubisz i, i to jest kon... Jak się zgubisz, to już zostajesz z nimi. Dlatego właśnie też na koniec właściwie, dlaczego ten dres? Dlatego, żeby wam też pokazać, że to o niczym nie świadczy. Że jestem dresiarzem też. Tak. Że Roman, że Roman <laughs> był jest też czas. I nawet tego nie wiedzieliście. W Chicago cała Polonia chodziła w dresach w latach 80. a ci, że nie chodzili, mówili na nich dresiarze. I znowu podzielono no właśnie, ludzi. Bo, bo ten był z Tarnowa, a ten z Krakowa. A ten chodzi, a ten wygląda, a ten takie, ten straki. Tak. Boże. Zamiast to opowiem zrozumieć... ci coś śmiesznego z Izraela. No. Ja znam Izrael od początku, jak jeszcze nie było bomb atomowych tam. Więc y, najpierw przyjechali ci, że go budowali, czyli ludzie z Polski. Mhm. Ludzie z Polski y, wieczorami, jak było troszkę chłodniej, znaczy było wieczorem 28, 29, to był chłodny wieczór, chodzili po mieszkaniach. Wtedy nikt nie zasuwał się, tylko były drzwi otwarte, tylko cały czas przewiew, bo nie było jeszcze klimatyzacji. Mhm. Jeżeli by była, to my się może w Jerozolimie w budynku rządowym i to może tylko prezydent, a inni już nie. Kobiety się wachlowały nadal no tak, jak w Hiszpanii. Ludzie, którzy później przybyli do Izraela, z Maroka, z Algerii, z Bagdadu, z Kuala Lumpur, wszędzie gdzie dziadek powiedział: jesteś Żydem, to on leciał do Izraela. Ale nie, że on przyszedł i był od razu Żydem, tylko mu zasugerowano to. Z Japonii przyjeżdżają ludzie, że się czują Żydami. Bo tak dziadek im powiedział. Z Indii, w Sari przyjeżdżały. Różni Żydzi są. Matki boskie czy ostochowskie, brązowe. Jadą autobusem do pracy. To są wszystko Etiopki w Izraelu. Pełno matek boski z rana do roboty jedzie. Tylko oni nie są negroidalni, ci negroidalni nie. Tylko ci właśnie mają twarze jak biali, ale ciemno ciemnobrązowi. Cesarz Haile Selassie mówił, a na jahudi, on jest Izraeli, regi, regi, to jest muzyka właśnie Etiopczyków, więc tak to wyglądało. I, i czekaj, to mi uciekł ten wątek, gdzieś <grybujesz> co to znaczy mózg jest zdrajcą. No nie, no ja powiedziałem o tym, że to ty dresie, a ty zacząłeś mówić właśnie Tak, o dresiarzach i no, no, o tym, no. prawda? Więc w Tel Awiwie, znaczy no wtedy w Izraelu, ludzie z tych krajów muzułmańskich zauważyli, że ludzie z Polski, a Polanin byli uznani do dziś. Polani to zostaje, jak ty jesteś coś tak nad, to ci mów, o, a ta Polani na pewno. I nawet wnuki mówi, ani Polani, ani mi bajd Polani, i mówi. To oni zobaczyli, że ci ludzie chodzą tak ubrani, jak my nie, bo oni chodzili prawie oni chodzili do pasa, bo wiesz, kobiety nie, ale mężczyźni. Gorąco było. To były piżamy. Ludzie z Polski przywieźli piżamy do Izraela. Kto by nosił piżamy? I wieczorem, jak było nieco chłodniej, obierali piżamy. To najpierw wymyślono, że to są na pewno ci, że przeżyli oświęcim. O Boże. Tak, dlatego oni z przyzwyczajenia noszą albo na pamiątkę te piżamy. To tylko ci, co wiedzieli coś więcej. Inni w ogóle nic nie wiedzieli, co to za oświęcim, ani nic. Tylko słyszeli, że Żydów jacyś Germanim zabijali w Europie. A dlaczego? Bo nie chodzili do bożnicy, tylko do kina. O to byli tamci Żydzi, a ci Żydzi chodzili już w piżamach i nie chodzili do Bożnicy. To zobacz, co zrobiono. Oni doszli do wniosku, że ponieważ Polanin są tacy mądrzy i dostają najlepsze prace i są wykładowcami i uczą naszych synów, poszli na Allenby Street w Tel Awiwie, gdzie tylko… Pol wtedy był Tel Awiw polski, polskojęzyczne ulice, wszystko było polskojęzyczne. Kupowałeś u Mikulińskiego buty, u Siłkowskiego krawaty, były dwie księgarnie i wypożyczalnie polskie. Jak się szło do Neuschtajnów, do księgarni, to oni mówili: Idę do ambasady. To oni poszli do sklepów gdzie z, z tekstyliami, pokupowali sobie piżamy. I pewnego dnia ci siedzą na balkonie, jedzą siadanie, patrzą, pełno ludzi w piżamach. Idzie do Bożnicy, ale to nie byli ludzie z Polski, byli ludzie z Bagdadu, no. z z no. Dobre żeby Patrz, też być tacy eleganccy. Zobacz, jaki to piękny wpływ był pokazywany. Taki kiedyś był Izrael. Kto by pomyślał o bombach atomowych? Dlatego Ci mówię, ci staruszki, co mówią, ukradli nam nasz kraj, ci bandyci, tak na nich mówią. Ty wiesz, że. Pierwszy to był Ben Gurion, który się nazywał jakoś Greenberg, w ogóle naprawdę. I to był taki fajny chłopek roztropek Nota z obywatelstwem tureckim, który w jednej ze swoich książek czy jakiejś wypowiedzi powiedział, za 70 lat już nie będzie chyba Izraela, nie wytrzymamy tego ciśnienia, bo oni się szybko rozmnażają. Już wtedy wiedział, więc musiał coś więcej wiedzieć. A drugi premier Izraela to nie byli żadni dyplomaci, to byli ludzie z Polski, gdzieś z Białego Słok, Stoku, z Tarnowa, tego. On nawet nie nadawał się na polityka, tylko dlatego, że on należał do jakiejś organizacji, że Żydzi muszą też mieć gdzieś kawałek ziemi, jak uradł Izrael. On nawet nie wiem, czy dobrze był z jonistą, pojechał tam. Tu coś dodał, tutaj zrobił coś, o tu w kibucu naprawił traktor, powoli, powoli zrobił karierę. I go zainstalowano. I był taki drugi premier, że jak sekretarz, on miał kogoś odebrać z zagranicy, gościa i to, to sekretarka powiedziała: Panie premierze, kawy czy herbaty. No, ja wiem, niech pani da trochę tego, trochę tego. No w ogóleś nie umiał na nic To nie był ani nawet prawnik nie, dzisiaj to wszyscy są prawnicy, nawet jak nie studiował prawa. To są biznesmeni. Dzisiaj, jeżeli chciałbyś w rządzie Izraela, w rządzie amerykańskim, w takim, siak, jeżeli cię nie zainstalują, to nie możesz. Ja już pomijam inne plotki, kim oni byli. Dla tych, że zainstalowali. Ale to nie mówmy już o tym. Nie może być tak, że lu ludzie ulegają złudzeniu, że idą, na, że, że głosują. Im zezwolono głosować na tych lub tych. To znaczy albo, albo yy, Republikanie, albo demokraci. A czemu i nie mamy trzeciej, czwartej, piątej, albo ja mówię, wiecie co, ja, nie, ja głosuję na siebie. Ja proponuję to, to, to i to. I nagle mówię, o to chodźcie, zrobimy z Romanem swoją partię i Przemek będzie wiceministrem, a ten będzie yy, arcykapłanem. Wiesz, do mnie mówią ludzie, to pan powinien sobie założyć, nic nie zakładamy już, my już należymy. Hmm. Nie chcemy ani nad Jordanem, ani nad Wisłą być kimkolwiek. Jak powstał Izrael w 1948 roku, to najmądrzejszym Żydem na świecie okrzyknięto profesora y, Alberta Einsteina i polecieli do Einsteina, mówię, y, Einstein nie chciałbyś być y, prezydentem Izraela. Nareszcie mamy nasz kraj, to by tego. To ponoć on się roześmiał, powiedział: Ja wolę zostać przy fizyce. Ja się roześmiał. Że kto chce być prezydentem gdzieś na wysepce, na oceanie islamu? To wiadomo, że to się źle skończy. Nie widziałem tego. Ale teraz popatrz na to jeszcze z innego punktu świadomości w Izraelu najbogatsi z najbogatszych ludzi na tej planecie. Mhm. Dajmy na to, że jest dwunastu takich, ale jest więcej, bo jest nawet ta loża trzydziestu Czech. Masoni i niemasoni, bogaci yy, prawosławni, bogaci katolicy, bogaci... Najlepszy dowód, że jak tylko przyleciał Wojtyła, to Szymon Peres dał mu ziemię dookoła. Tak, by to było jego, a Pe Szymon Perez, prezydent Żydowskiego Państwa, jezu był jezuitą. Hmm. Tak, to ty w ogóle nie wiesz, jakie tam są struktury. I teraz, jak oni przejęli kontrolę nad Izraelem, zaczęli tam inwestować. W Izraelu są giganci y, korporacji, mm -hmm. które czy mają władzę, na tej planecie. Nad nimi są ci, że podejmaj, podejmują decyzje, jak będzie wyglądała przyszłość na tej planecie, na ich kolonii. Oni mają medium różnych takich, odbierają informacje, przekazują do pewnym lożom. Ci z tymi bankami, Działają, bo kontrolują banki nadnarodowe. Ci łapuwami kupują rządy. Albo tak jak Bill Gates, który gdzieś wylazł moją pacjentkę, ten Bill w jak dla niego. Więc Bill Gates kupił na przykład, e, wiesz, e, kupił właściwie ONZ mhm. łącznie z, z, z e, World Health Organization. I od razu widać o co chodzi. On wyraźnie mówi, na, przy następnej pandemii, excuse me, skąd ty wiesz, że będzie pandemia? Wiem, bo my to robimy z żoną. Z żoną przecież wy jesteście rozwiedzeni. Jeżeli w to wierzysz, to bardzo dobrze. Więc będzie pandemia. Człowiekiem, który będzie światem rządzić, to nie będzie Bill Gates, ani jego żona, ani ci, że inwestują tam miliony i miliardy. Tylko to będzie szef tego organizacji zdrowia. Mhm. Czemu? Bo on może decydować o tym, czy jest pandemia, czy nie. I teraz Bill Gates znowu mówi to nie, że to jest, że on straszy, tak. On daje to, żeby ludzie wiedzieli, bo on jest pewien, że tak będzie, bo on komuś służy. To nie jest tak, że on jeden jest zły, tak jak Hitler sam nie był zły. Tylko wokół niego byli magowie, którzy odbierali przez medium. Była Sigrun, Maryja Orsic, które odbierały informacje, a później Hitler. Savitri, miał kapłanka była się, nazywała Savitri dla Hitlera. On był tylko właśnie kukiełką, z tym wąsikiem. Mówił o wybranych narodzie, o blondynach, niebieskich oczach. A później powiedział, że to Germanen, bo sklaven, zinsklaven. Nie, on nie mówił na przykład, że Słowianie będą rządzić, a Germanie są sklaven, czyli. Niewolnicy. Nie, tylko tak ma być. To kukiełka była. Też w ogóle ciekawe, jak, jak twoje życie wyglądało. Na narkotyka. Nie? Polska, Izrael, Niemcy, Polska, Izrael, Niemcy. Jakby trzy punkty największych konfliktów z właśnie i W mojej tak dalej, świadomości nie? ja dziś, jak na przykład lecę do Frankfurtu, czy wracam do Frankfurtu? Ja lecę do Warszawy, czy wracam do Warszawy? Le, jak Już się do córka podobiłeś? jest w Chicago, czy ja lecę do Chicago, czy ja wracam? I ja mam wszędzie przyjaciół. Zawsze ktoś na mnie czeka na lotnisku, i to nie jest policja. <głos> <głos> Wiesz? Na pewno są pewni obserwatorzy, ale no, powiedziano mi na razie, ci pozwalają żyć. Tak, tak. Nie, ja, mi nie może nikt pozwolić, że ja jestem życiem. Oni sięgają tylko do materii. Tylko do materii. Zobacz, Chrystus był w ciele Więc i oni złapali krzyż do góry nad siebie, tam został kombinezon. Więc wszyscy ci, którzy oceniają na przykład nas po wyglądzie, czy to jakby żyją tylko na poziomie materii. Tak. Jestem drosiarzem na chwilę, na dzisiaj czasem krawat, czasem ja to znaczy, bez krawata. Nie. Tak. Nie, używam piżamy, bo je lubię, nago, bo byłem pół wieku w gorących krajach. Yy, bardzo Ci dziękuję, bo to można byłoby z Tobą, uwierz, rozmawiać, rozmawiać. Temat, ja dziękuję, ciągną... że mnie zaprosiłeś do swojego ciała, tak. do swojego nieciała, do swojego, nie swojego poświadomości, do swojego świata, chciałam powiedzieć. Portret autentyczny. No, poroz... robimy coś dobrego. To a Wy robicie też coś dobrego, bo Wy jesteście z nami. Tworzymy dobre pole na tej planecie. I tu są istoty, które wiszą, widzą wyraźnie, gdzie się zaświeciło światło i wiedzą, gdzie przekazywać swoje przekazy. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję. Widać. Dzięki. Parę przemyk. <grym> Ciebie zapraszam na portret autentyczny. Tak, link znajdziesz poniżej. Dokładnie jak wygląda taka możliwość przyjścia do mnie na sesję prywatną, portret autentycznego, w której dowiesz się coś więcej o sobie. Nie będziemy rozmawiali o pogodzie, tylko zapytam się Ciebie kim jesteś, jaki jest sens Twojego życia, a może wyjdą Twoje cierpienia, wyjdą Twoje schematy przekonania, może wyjdzie to, czego się wstydzisz, a chcesz o tym opowiedzieć głośno. Wszystkie emocje utrwalam na zdjęciach i to totalnie bez pozowania, bez retuszu i dlatego nazwałem ten portret autentyczny. Na tym fotelu, na tym krzesełku możesz usiąść ty, ja na tym i będę cię fotografował. Zapraszam, link pod spodem.